Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Legacy Challenge. W ogóle, dlaczego wszyscy śpią we wtorek o 11 godzinie? O co tu chodzi? Ale dobra, zaraz ich obudzę. W ogóle, co jest grane? On do szkoły nie poszedł nawet. Mam jakiś dziwny tutaj problem. Naprawdę dziwny problem. Nie wiem, o co chodzi, co tu się wydarzyło. Ale okej, zaraz to rozwiążemy. Tymczasem chciałam wam pokazać w ogóle, że mamy... jak nas reprezentuje domek w ogóle, nie? Bo chyba zauważyliście, że jest inny. W ogóle ile okien, nie? No ale... dom bez okien? Mam wrażenie, że te okna kolorem nie pasują do tego domu, albo ten kolor domu nie pasuje do tych okien. I chyba to zmienię po prostu, bo pewnie dlatego tak dziwnie wygląda. Zakarę, pracuj ciężko. Jesus. Nie wiem, co tu się wydarzyło. W ogóle nie słyszę nic. A mam włączone dźwięki. No dobra, zobaczymy, jak będzie w trakcie rozgrywki. Nie będę się tym teraz zajmować. W ogóle już widzicie, jaki mamy domek piękny. Tak się prezentuje teraz. Tutaj pokoik dziecka został w tym samym miejscu, tylko zmienił kolory na różowe. Łazienkę mamy dalej w taką samą. Choinka stoi, tylko w końcu zrobiłam jej normalne dekoracje pod kolor całego salonu. Tak, a nasz salonik tutaj... o. Kominek się przestawił, bo pojawiły się schody na górę. Chryste, panie, weźcie, wstawajcie. Nie chcę. Ty już idziesz do pracy i nic nie zrobiłaś do tej pracy. Zobacz, szósty poziom umiejętności gry na pianinie. A moi drodzy, na pianino również znalazło się miejsce w naszym domu, tutaj na górze. Więc idź. Graj. Tak, a ty tak, stoisz w śmieciach, to jest najlepsza rozrywka dla ciebie, wyrzuć to. Wyrzuć to i posprzątaj bajzę w domu. Nie mam pojęcia, czemu oni wszyscy tak długo spali i ja to w ogóle przegapiłam. To jest naprawdę dziwne. Nie mam pytań. No dobra, i pojawiły się też drzwi tutaj z drugiej strony na zewnątrz. Na taki nasz mini ogródek na razie, bo nie mamy pieniędzy. Oczywiście działkę mamy dużo większą, bo ona jest gdzieś dotąd. Teraz wszystko jest zasypane śniegiem, więc nie widać, ale na razie póki i tak nie mamy funduszy, żeby coś z nią robić, to... Boże, no dobrze. Przerywają i nie mogę się wypowiedzieć. Dopóki nie mamy funduszy, to stwierdziłam, że tak ogrodzę tylko to miejsce, w którym będziemy się na razie przemieszczać i tyle. A na górze wiele nie ma, jest tylko pokój Adriana, jeszcze też taki ubogi, no i miejsce na łazienkę i ewentualnie dodatkowy pokój. Ale na razie no nic poza tym, bo nie mamy pieniędzy oczywiście, jak żeby inaczej. Tak, twoim priorytetem jest posprzątanie zabawek i tak, iście do pracy głodnym. Trudno, jest masakra jakaś, musisz zarabiać pieniądze. Więc idź i zarabię te pieniądze. Atak hakerski? O nie! Adrian próbował się włamać do szkolnych komputerów. To poważna sprawa. Adrian zasługuje na karę. Uwaga, powinna wystarczyć. No, niech dadzą mu jakąś karę. A widzę, że Grzegorz wziął się za gotowanie. Nie żeby coś, ale nasze małe dziecko też ciągle śpi. Ale ona akurat potrzebuje tego snu. Więc niech sobie śpi. Coś mi się tutaj przestawiało, no ale nic. I tak, pojawiły się miseczka i zabawki, ponieważ będziemy w końcu adoptować zwierzątko. Więc no. Och, ale ma beznadziejne oceny, nie? Ja wiem, co ty zrobisz teraz. Biegaj, by oczyścić umysł. To w ogóle... Biegaj, by oczyścić... Nie, niesmacznie, tylko... Aha, nie możesz dwa razy. Tak, bo tobie się to przyda. Wstań mała już, wstań naprawdę, bo nie wiem, co się dzieje, że tak długo śpisz. W ogóle gdzieś dzisiaj te Simsy zbagowane od samego wstępu i w ogóle nie wiem, o co chodzi, nie? A ty idź weź prysznic, póki ten nikogo nie ma. W ogóle mam stare powiadomienia? Mam stare powiadomienia chyba. Zaraz wam pokażę. Zmiana relacji. Roxana Klonowicz oraz Janusz Witt mieli problemy w przeszłości, ale starają się to naprawić.
Jak więc coś im tam nie pykło, moi drodzy. Czyli ma ten, w ogóle nie Master Controller, tylko MC Commander Center zaczął w końcu działać. Lena liczy na dodatkowe zarobki na boku, udzielając dzieciakom sąsiedztwa lekcji gry na pianinie. Jednak jej pierwszy uczeń wylewa napój gazowany na klawisze pianina. Lena może powiedzieć małemu barbarzyńcy, by wrócił za tydzień, gdy instrument zostanie naprawiony, albo obciążyć jego matkę kosztami czyszczenia i naprawy. Ech, przełóż lekcję, nie bądź już... O nie... Chyba nie za dobrze, no ale trudno. Zrobimy jej kompres bąbelkami, to od razu się humor poprawi. O, Adrian wrócił? Oczyściłeś umysł? Myślę, że jeszcze nie. I co jeszcze byłoby najgłębiej oczyścić umysł? Dziecko ci śmierdzi, weź się wykąp, please. Co ty robisz? Znowu robi głupoty, jak zwykle. Idź chłopie na górę. O. Zrelaksuj się przy muzyce. To ci się zabawa podniesie. Ha, ale dziecko nam się ubrało w zimowe ciuszki. No, przynajmniej miało okazję. A czego ta znowu jest flirciarska? W pracy? Ja nie wnikam, co ona tam robi. O, nip, nip, kompu, kompu. Bardziej pachnące dziecko. Tak, wykąpią? Aha, bo ona już się zlała w majciory. Aha, ty słuchasz i grasz jednocześnie. No, takie kombo, spoko. Troszkę śmierdzisz, Adrian. Nie chcę nic mówić. Ale tobie to nie przeszkadza, co? A, i jesteś jeszcze zmarznięty. Chyba się nie obejdzie bez tego termostatu. No, ja nie wiem. Okazuje się, że termostat nie jest rzeczą drogą. Jeśli chodzi o jego zakup, aczkolwiek... nie wiem, jak to będzie z rachunkami. Więc ocieplimy teraz nasz domek, żeby przestali jęczeć, że im zimno. Nie będę mrozić swoich simów. Najwyżej nam, kurde, blaszka prąd. Ty możesz się bawić w śniegu? Nie wiedziałam nawet, co ci rośnie od tego? Poruszanie się, spoko. Ej, nie wiedziałam, to jest urocze. Nawet nie wiedziałam, że tak można. Dla mnie spoko. To baw się tutaj ile chcesz, pokaż. Masz dobre potrzeby. To się baw w tym śniegu i tu się baw, i tu się baw, i tu się baw. Baw się, dziecko drogie. Tak, a ten dalej, tutaj nie mam do niego siły. Gdzie ty jesteś? Ty powinieneś odrobić lekcję. A ty masz dalej kichową zabawę, dlaczego? Jak tam nasze dziecko wbiło se punkt? Jak akurat sobie bije punkciora, to matka wróciła z roboty i jest oczywiście wykończona. A akurat ma środę wolną. No fantastycznie. I zepsuła klopa. No to co się stało? No weź ten prysznic. Jezus, kobieto, zaraz cię tutaj Grzegorz wyrozrywkuje. Przynajmniej do jednego się nada. Znów pięć ryb. Kurde, on nie ma kiedy spełniać tej aspiracji przez tą zimę. No ale dobra, niedługo wiosna, nie? Damy radę. Proszę przyjść tutaj do żony. Zaraz będziesz tutaj... Poprawił jej nastrój. A nie, zostaw, zostaw, bo to widzę, że jeszcze mokre. Przestań mu dawać zły przykład. Nie rozmawiaj z nim, tylko jedz, nie mamy czasu, jest już 23. Lenka, żresz i szresz tą kanapkę, dosyć. Barbara jest przyjacielski od kiedy? A ty idź spać. W sumie nie jesteś taki zmęczony, ale idź, może wcześniej wstaniesz, to... to podniosę ci zabawę wtedy. Tak, umawiajcie się na Barbara w pokoju syna nad jego łóżkiem. No nie! Jeszcze się ta obudziła. Cicho! Usiądź tu. Zostaw brata. Teraz rodzice są zajęci. Co wam tak słabo teraz rybka rośnie? Posiedź chwilę, zaraz do ciebie przyjdzie tata. Udało się, dobra, bo to ja patrzę na jego pasek, nie? A ona sicha. Bardzo mądre.
Co nie możesz? Przecież dobrze wiem, że możesz. I nie kłam. Zawsze macie problem z tym łóżkiem, żeby przeczytać książkę. To jest nie fair. A ona nie chce spać bez bajki. Bieganko z rana. Jak śmietana. A ty co tu masz? Aha, przedstaw się 10 simom. Aha. To chyba musimy wyjść z nim dzisiaj na miasto, bo inaczej tego nie osiągniemy. Idziesz do szkoły? No to pa. Tak, wszyscy teraz smutni, bo święto, którego nie było, jest nieudane. Idź tutaj, napisz melodyjkę, bo potrzebujemy pieniędzy. Świetnie, po prostu idealnie wręcz. Nie mam pytań. Matka pisze reklamę, nie poprawisz jej teraz, nie poprosisz jej teraz o radę. Niestety, mój drogi. Napisz kolejną. Byliśmy z naszą przyjaciółką na siłowni, moi drodzy. O matko boska. Co się tobie stało? Serio, w tej siłce jest tak zimno? No to, no mam nadzieję, że nie bym musiała go... Jakie oszronione szyby w ogóle, masakra. Ej, w Windenburgu musi być naprawdę bardzo zimno. Chyba zimniej niż gdziekolwiek indziej. Jakiś Czesław? My tutaj przyszliśmy właściwie tylko witać ludzi. Tak naprawdę na razie. Ewentualnie możemy trochę poćwiczyć z Kaliną. O, Karolina! O Boże, Karolina, Roxana. Roxana przyszła, patrzcie. Widzę, że dba o swoje ciałko. Chyba, że ona przyszła tylko, wiecie, skorzystać z toalety, nie? Na bank. O, ja cię kręcę. No patrzcie. Chyba, że idzie na basen. Nie. Gdzie idzie? Przeszła po prostu naokoło. Co za logika? Witaj, witaj. Widzę, że tu typowi sportowcy się już zebrali. Dobra, powitaj ich wszystkich, bo musi ci zatrybić twój tryb. Znaczy tryb. Twoje pragnienie. Tutaj masz jeszcze Gofreja. Gofra. Już masz 5. Ten ci zatrybił? No widzisz, o, Nancy przyszła. Nancy. Ale szybko idzie. O, dobre maniery. O, miło. A bo on się wita ze wszystkimi i mu to podskoczyło. No i kit będzie przynajmniej dobre maniery. Ale to nie jest akurat... W ogóle wszyscy się zebrali koło niego, nie, bo... ich wita. Masz rację, muszę iść i to jakoś odkręcić. Ale że co, że teraz pójdziesz? Tak, ona naprawdę teraz pójdzie. O, nie zdarz na lotario. No to już. No idź, idź Kalina, jak musisz to idź. Tego to już chyba znamy. No. Dak, dak. Jeszcze 2 simów tylko. Tu na dworze ktoś ćwiczy. Też się wydaje, że nie znasz. O, tego nie znasz. I ty, o, idealnie. Właściwie to jej. Pani w ciąży przyszła na siłownię? No ja nie wiem. Dobra, zatrybi. W końcu. Urządź 3 imprezy, zdobądź treby na... No dobra, to wracamy do domu. Co to za dziecko? Grzegorz Landgrab. I Albert Landgrab, ale... Co te dzieci tutaj robią? Przyjadą? Pójdę? A, zniknęły. To było... Dobra. Dobra, nie. I ty teraz idziesz tak. Mój drogi, weźmiesz kąpiel z bąbelkami przede wszystkim, a potem... Ojciec! Nie denerwuj mnie, chłopie. Nie masz co robić, to idź se usiądź. Na krześle. O, śnieg nam stopniał.
nareszcie. Tak, ty sobie weź prysznic, chłopie. Skorzystaj z kibelka. Już nie wnikam w to, że wróciłeś w ręczniku z siłowni. Potem tak. Ten odcinek jest takim niewypałem, że... Adoptuj psa. A potem graj w grę. I siedzisz tu, dopóki ta rozrywka ci się nie wymaksuje. Nasze dziecko drogie. Chce siusiu. Więc mamusia uczy korzystania siusiu. Do pracy co ma... No Jezus, jeszcze jeden poziom umiejętności nie wbiłaś. Co ty robiłaś cały dzień, jak mi nie było? Szybko na kibel. A potem, jak zwykle, podejdź tutaj, bo przecież na bank nie będziesz mogła z tego miejsca ją tam zabrać do czytania. W ogóle ona ma chyba już jutro urodziny. No, mówiłam. To klikać, aż pójdziesz, mnie to nie obchodzi. Szczerze mówiąc. Grzesiu może wyczyścić nocnik. Co się stało? Do komu wszedłeś niby, jak on jest już tutaj? Nie rozumiem. A ty się zacięłaś teraz? Podejdź tu. Aha. Co by na to, żebyśmy wzięli sobie kurde psa w ciemno? Zanim mi się to załaduje, nie wiem ile czasu minie. O nie, już się załadowało. O Jezus, jakie słodkie! Dlaczego ja to robię? Patrzcie na Fredzia! Wybór psów to najgorsza rzecz na świecie. Ja chcę go. On jest szczeniakiem. Ale on jest taki śmieszny, że ja go chcę. Albo Maxi. Jaki słodziak. I Rea też jest fajna. I ten też jest fajny, Chucky. Nie wiem, ja nie wiem. To jest za trudna decyzja dla mnie. Ze szczeniakiem będzie dużo roboty. Chyba wezmę tego Chuckiego, bo jest taki, nie wiem, śmieszny. I w tej żółtej, i w tym żółtym sweterku, i w ogóle. Kimber też jest fajny, ale to szczeniak. Dobra, nie bierzemy szczeniaków, bierzemy któreś z tych. Franki też jest fajna. I Luba też jest... Dobra, bierzemy jego. I koniec. Boże, dlaczego nie możesz jej tego czytać? Mówię ci, że możesz, a z tej strony... Powitaj naszego nowego członka rodziny. Bardzo szybko się ta pani pojawiła. Ostrożne powitanie. Proszę, czytaj. O nie. Nie polubili się chyba. Przyjazne? Proponuj przyjaźń. O. Przyjazne, poznaj. Daj przysmak. Przyjazne. Zaproponuj przyjaźń. On jest kudłaty. No dobra. No i dobra, adoptuj go. Nie będziemy tutaj kombinować dziecko, bo po prostu nasze biedne, małe dziecko. Och, nie mam siły do tego wszystkiego, a zwyczajnie ją... Tak. Chucky. A jak mam nazwisko? Kluczyk? Chyba tak. Nie pamiętam. Klonowicz! No super po prostu. O, oni to od razu się przyjaźnią. Przytul. Czekajcie, zdjęcie musi być. Nasze dziecko jest wykończone, ale... O, Jezus, to jest najsłodsza rzecz na świecie.
jaką ona ma minę wściekłą, Boże. Aż poczerwieniała na tym obrazku. Weźcie ją, połóżcie spać. Czy ty się zawiesiłaś tutaj? Ona się chyba zawiesiła, moi drodzy. Czegoż, tobie wczoraj się bardziej to udało, więc może tobie się uda tym razem. Rozrywkuj się, chłopie, bo mnie szlak trafi, już jest północ. No, a my idziemy na spacer. Z naszym nowym pieskiem, trzeba mu tylko nową obrożę dać. O, jak słodko. Spinnej. No i tak, oczywiście też musisz poprosić chyba o załatwienie się. Gdzie to się robi? Pochwal. A, chcesz go pochwalić. Bardzo fajnie. A znamy jeszcze jego cechy wszystkie? Dopiero wiemy, że jest kudłaty. Ten już śpiący, a jeszcze nie poniósł tej rozrywki na maksa, nie? Co by mu jeszcze mogło podnieść rozrywkę? Normalnie masakra. Możesz go wyszczotkować? Nie masz opcji, szczotkuj. Czemu? Tylko on za bardzo nie jest chętny do przyjaźni z nami i nie chce się dać wyszczotkować, bo nie widzę tej opcji kompletnie, mogę go tylko wykąpać. Ty też w ogóle wstawaj, chłopie, bo do szkoły nie zdążysz. Odrobiłeś lekcję? Pewnie nie. Nie byłeś w szkole, ale... No nie, dobra, to się nie liczy. Pochwal. Pogłaszcz. Porozmawiaj. Zaproponuj przyjaźń, może on tak z dziećmi bardziej się zaprzyjaźnia. O, pobaw się z nim. O, czemu jesteś smutny? Nie bądź smutny. Ej, my mamy... Co my tutaj mamy? Ja myślałam, że my tutaj trawę mamy. Co to jest na tej ziemi? Dziwne, jakieś takie... Nieważne. Zbierz pranie. Tak, przeszukaj kieszenie. I zrób pranie. Masz dużo roboty, jako że jesteś naszą gosposią. Ty tam ucz się pilnie, bo znowu masz niskie oceny. Już nie mam do ciebie słów, Adrian. Masz mieć szóstkę, żeby się spełniło matce pragnienie. Albo nie, bo jeszcze muszę włączyć pralkę najpierw. O nie! Adrian, co ty robisz? Mają się dogadać, mnie to nie obchodzi. Czekaj, włącz najpierw tą pralkę. Nie wiem, może jeszcze do jutra uda nam się czegoś jej nauczyć, ale... Wydaje mi się, że nie bardzo. Ale... Ubierz się! No nie, no dawno nie było Grzegorza Golasa na odcinku, nie? Zaczynasz pracę za godzinę, wbijesz ten punkt? Masakra z nią. Ciężko, ciężko to idzie wszystko. Jakby się tak naprawdę, ten odcinek nie jest za dobry. Samo to czuję w kościach, że wszystko mi nie, po prostu nie idzie, nie? A ja chciałam mieć tu w ogóle tutaj trawę, a nie jakiś beton. Sobie to potem zmienię. Chodźmy na spacer z nim, bo trzeba wyprowadzić te pieski. Trzeba o tym pamiętać przede wszystkim, bo potem będą uciekać. No ale ja ci nie mogę wyszczotkować. I co ja mam zrobić? Rany. Rozpieszczaj, przytul, pogłaszcz, baw się więcej. Jest, wyszczotkuj. Idź go wyszczotkuj. Proszę, jak ci ładnie zawała skoczyła. Bardzo ładnie. Niestety mamusia wraca o której? O 21, więc robimy urodziny bez niej. Trudno. Jakoś to przeżyje. Tak myślę. O, jakiś Sylwester. Możesz tam wysłać jakiegoś SMS-ka do Kaliny? Napluła na torta i kurde. No dobra, zobaczymy, co z siebie wyrośnie. No tam na górze miał być drugi pokój dla niej, więc lepiej, żeby... Bo w sumie może mieć pokój na dole. O, trudno mi powiedzieć, jakim ona była dzieckiem, szczerze mówiąc. Dajmy jej może tą kreatywność. Była rozrabiaką w sumie. Może dajmy jej motoryczne. I niech będzie aktywna. Ale z niej wyszła dziewuszka. Pokaż się. Jeps! I znowu podacie włosy. No, poszła sobie. Tyle ma wam do powiedzenia.
ten dalej z tą radą. Chyba się nie zawiesiłeś. Nie, nie zawiesiłeś na szczęście. No, trzeba postępować przyjaźnie i tyle, no co tu się patyczkować. Zaraz. Zawołaj na posiłek i jeść tutaj wszyscy. To jej pomóż. A potem pomóż jemu, jak dążysz i tyle. W temacie dzisiejszego odcinka. Czekamy tylko jeszcze na awans, o ile w ogóle będzie. Oczywiście, że nie będzie awansu, bo po co? A tak się starałam. Lenka, psz co, nie denerwuj mnie, idź spać. Zawiodłam się na tobie. I jesteś jedyną utrzymującą ten dom. Za co my zapłacimy rachunki? On chyba musi znaleźć dorywczą pracę. Ale w takim wypadku ja go chyba wykończę psychicznie i fizycznie. Zostało mu tylko 6 dni. A on musi dostać 6. Więc nie wiem. Świetnie, mama odrobiła lekcję. Ona potrzebuje iść spać. Idź na razie śpi do mamy. Teraz jemu pomoże Grzesiu? Tak, świetnie. Nie chcę iść na żaden wieczorny cel, ja tu mam chaos w domu. W ogóle gdzie jest pies? Zaproponuj mi przyjaźń, może tym razem się uda. Ty też jak skończysz tę lekcję, to idź od razu spać. To by było na tyle, moi drodzy, bo już normalnie ten odcinek to jakaś katastrofa. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobał i że dalej chętnie będziecie to oglądać. No i cóż, będę się z wami żegnać. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!